Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Tutaj widzimy kolegę Sebastiana Wardęgę, jak przekłada gołębie tutaj w klatce, które ma. To są gołębie młode. Te gołębie młode, które teraz właśnie ma w tej klatce, są to gołębie, które będą do kolegi Macieja Wudzika jechały do Kosakowa, tak? A są to te, no właśnie, bo jak tu jestem, to te gołębie zabieramy. One dzisiaj jeszcze tam do Kosakowa dotrą i one będą tam, drużyna taka, przypomnijmy, w Kosakowie się składa z 7 gołębi. Tutaj właśnie tych 7 sztuk jest, 2, 4, 6, a gdzie 7? 7 dojedzie. Aha, dojedzie zaraz, będzie, ale powiedzmy tutaj przy okazji tego, że te gołębie z Kosakowa tutaj pokazujemy, ale też mamy tutaj gołębie, których rodowody kolega Sebastian ma tutaj przed sobą. Tych gołębi jest ile? Około 50, tak? Około 50 przygotowanych. I są to te gołębie, o których kiedyś tutaj, kiedy wspólnie z Michałowskim Kamilem byliśmy, filmowaliśmy ich wypowiedź odnośnie pakietów, które będą sprzedawać. Są to pakiety gołębi do lotu, tak? Zgadza się, dokładnie. To są pakiety do lotu wyszykowane po gołębiach rozpłodowych, połączonych dwóch rozpłodów, moich i Kamila. Przypomnijmy tylko, żeby ktoś dobrze kojarzył. Kolega Kamil Michałowski to opiekun w hodowli Rainera Pittmana. Tak. Hodowca, który od wielu lat tam u niego pracuje, ma też swoją hodowlę tutaj w Polsce, pod w Łomży dokładnie, i tam właśnie też miały swoje. A wy co, połączyliście rozpłody swoje, tak? I w tym rozpłodzie, tak jak patrzyłem tu w rodowody, to macie 90% gołębi od Rainera Pittmana właśnie, tak? Powiem tak, 50% powiedzmy gołębi jest od Rainera Pittmana w moim rozpłodzie w tej chwili, tak dokładnie. Są też gołębie z Olimpijki od Tadzia Ligockiego. Są gołębie, bardzo dużo gołębi jest od Arka Koniecznego, za któremu też dziękuję ślicznie, bo zasilił mnie tutaj najlepszym materiałem ze swoich asów, bo tutaj na przykład już w tych pakietach będą dzieci, po trójce dzieci, gołębia 4430, który był piątym lotnikiem Polski na przykład. Po groszce dużo jest gołębi, tych dzieci gołębi, dzieci groszki, mam tam kilka. Dzięki uprzejmości Arka właśnie, to jest gołąb, który tam powiedzmy u Arka to była legenda. To był w kategorii 50-38 gołąb, tak? 50-38-7 roku. On był drugim gołębiem w Polsce, czwartym w Europie w kategorii D. Później był czwartym lotnikiem regionu w C. Drugi lotnik okręgu Kalisz w C. Miał jedynki z tych zlotów maratonów. Także policzyłem, że taka jest fajna para, którą on złożył, 4-4-5-3, też jego lotnik i groszka, to one 38, razem miały, tak, ponad 30 konkursów w pierwszej dziesiątce i chyba 9 jedynek. Ich dzieci. Nie, one. One wylatały ponad 30 konkursów w dziesiątce. Nie? No i też warto wspomnieć, że to, co wspominałeś, kolegi Tadeusza Ligockiego, gołąb, to jest 100% Arka Koniecznego, tak, po dwóch oryginałach od Arka, i to jest gołąb, który na olimpiadzie miał które miejsce? To jest podwójny olimpijczyk, bo on był w dwóch tych, on był na dwóch olimpiadach. Tak, czy na wystawie europejskiej też? Na wystawie europejskiej to było pierwsze miejsce i piąte, zdaje się, w tej, w Brukseli. Mhm. Brukseli. To sobie możemy to ale wszystko... Ale to też jest właśnie od Arka parowaniem było 4-4-5-3 razy groszka i 4-4-30 razy groszka. To tych wszystkich... Te wszystkie gołębie tutaj znajdą się w tych pakietach. Głównie naparowywaliśmy je na gołębie właśnie od kolegi Rainera Pittmana, z rozpłodu od kolegi Kamila Michałowskiego. No jest to przeglądać, bo tutaj na przykład pierwszy gołąb z góry to jest z wnuka Cassiusa, a z dołu jest syn 520 razy córka 261 od kolegi Kostorza. Następny gołąb to jest też tutaj od córka Groszki na przykład razy córka olimpiady z Nitry od kolegi Rainera Pittmana. Także tutaj jest... I tam też widziałem, dużo jest też, miałeś chyba tutaj syna po synie Wunder von Brabant od Rainera Pittmana. Też, nie? Też jest. Tutaj jest też gołąb, co prawda... Z Harikana też znajdziemy coś? Z Harikana jest bardzo dużo. Jest co najmniej z trzech par, jest z córek Kilometer Fressera, są dzieci. Mhm. Dzieci z córek Kilometer Fressera, czyli to jest ten daleki dystans. Później tu jest super gołąb, bo jest, pochodzi z gołębia olimpijskiego, znaczy córki olimpijki od Herbocza. To jest olimpik Iwa, a z góry jest Iwanka, jak gdyby. I to jest syn Iwana. Syn Iwana, dokładnie. To jest imbredna Iwana i to jest córka olimpijki, a z dołu jest samiec złotej pary od Rainera Pittmana i córka Harikana. Harikan był parowany na
córkę Finekę 5000. Także takie, tutaj powiedzmy jeszcze takie o zasadach tych, tych pakietów sprzedaży. To jest coś takiego. My najpierw, kiedy nagrywaliśmy, to było w grudniu czy w styczniu, ten film mówiliśmy, że będzie to 10 gołębi w pakiecie, ale teraz doszliśmy do wniosku, że chyba łatwiej będzie nawet wysłać pakiety po 5 sztuk. Taniej będzie też. Cena wyławcza 500 zł. Cena wywoławcza 500 zł, tam miało być za 10 gołębi 1000 zł, cena wywoławcza tutaj to jest po pół. Za 500 zł, a łatwiej będzie kupić, a warto sobie poprzeglądać, bo tutaj na przykład pokażmy, może tak odwróć trochę te rodowody, to jeszcze pokażemy przy okazji. O, tutaj gdzieś na przykład zobaczmy. Jest córka olimpijki od Grzegorza Lazara, złotego metalisty z Brna. Tu mamy super domena też. A do góry jest linia super domena na przykład, nie? Tutaj mamy córka olimpijki od Tomka Rumińskiego. Mhm. To jest super parowanie też. To widzę, to jest też właśnie. Syn a to jest wszystko od Tomka Rumińskiego. Nie. To jest syn olimpijki od Tadzia Ligockiego. A Tadzia Ligockiego. Olimpijka była naparowana na gołębia od Rainera Pittmana. To jest syn Harikana 34. Z Remember był naparowany. Mhm. Także to jest młodek już wychowany u nas. I właśnie tu widzimy, to jak ta olimpijka była, to widzimy, to było właśnie tu Arka Koniecznego, to co, o czym wcześniej wspominał tak właśnie kolega Sebastian. Czyli tutaj jest syn podwójnej olimpijki naparowany na córkę olimpijki od Tomka Rumińskiego. No i takie zestawy sobie będzie można nabyć po 5 sztuk. Tam oczywiście kolega Sebastian, my podamy numery w pakietach, tak? Tak, oczywiście. I wtedy takich wszystkie pakietów około 10 sztuk. I też co ważne, bo w wieku to są te gołębie, są szczepione już? Nie były szczepione, bo nie wiedziałem, jak będzie tutaj z wysyłką i tutaj te pierwsze, powiedzmy, trzy pakiety, te 15 sztuk chcielibyśmy wysyłać od razu po święcie tym majowym. Mhm. I nie chciałem osłabiać tych gołębi, bo to tak troszeczkę teraz mogłoby wpłynąć na to, że jak ktoś dostanie, one dostaną stresu. Także nie zdążyłem wcześniej zaszczepić, a nie chciałem ich osłabiać, żeby ktoś nie miał kłopotu. I tutaj jeszcze powiedzmy taką rzecz, bo jeśli chodzi o wysyłkę, to mi na przykład tam, gdzie ja mieszkam, mi się udaje bez problemu wysyłać gołębie paczką priorytetową, natomiast wiem, że niektóre urzędy pocztowe tego nie chcą przyjmować, ale to z reguły to starczy do drugiego innego podjechać i tam biorą. Tak. I już wysyłałem tych gołębi dużo, także nie ma problemów. Znaczy, my możemy się zdeklarować, że jeśli nawet byłby jakiś problem z wysyłką tych gołębi, to się jakoś dowiezie. To tutaj zorganizujemy jakoś wysyłkę. Powiedzmy, umówmy się, że postaramy się w kwocie 50 zł maksymalnie wysłać te pakiety, nie? Jeden pakiet. Także zachęcamy wszystkich. Przepraszam, jeszcze wejdę w słowo, do każdego pakietu tych 5 gołębi dorzucimy jeszcze jednego takiego testowego. Jest kilka par takich, które. A, czyli będzie 6 gołębi. Czyli pakiet 5 plus 1. Jeden jest od nas gratis. Rozumiem. Żeby tutaj kolejny. Ale też będzie miał rodowód? Nie taki czyli złapany gdzieś na mieście czy coś? Nie. Tak, te z miasta to tylko kilka nam zostało. Aha, no właśnie. Także dorzucimy jeszcze jednego z tych par, które powiedzmy uznajemy za testowe, tak żeby koledzy też mieli okazję tam sobie przetestować. Także zachęcamy do zakupu tych gołębi. No a tym gołębiom tu muszę Sebastian powiedzieć tylko do zobaczenia, bo pojadą teraz właśnie do Kosakowa, do kolegi Maćka Wudzika i będą reprezentować tutaj kolegę Sebastiana, spółkę Wardęga, Michałowski tak będą jest. Reprezentować na WG. A że dobre ręce, to mam nadzieję, że coś wylata. Także dzisiaj, jak się nazywa, jeszcze tam trafią. Także dziękujemy, do zobaczenia, dobry lot. Wszystkiego dobrego, dobry lot.